Cześć wszystkim, tu Łowniec Wiadek i witam was w kolejnym odcinku Zagrajmy w Pokémon Blaze Black. Jak pewnie pamiętacie, w poprzednim odcinku spotkaliśmy dziwnego jegomościa, który nazywa się N. Nie wiadomo czego chce, nie wiadomo po co tego chce. Z tego co wiadomo, nie wiadomo czemu, słyszy głosy Pokémonów. Przekonamy się o co chodzi, ale jak na razie będziemy wyruszać do Station City, ponieważ tam znajduje się pierwszy gym, w którym to zdobędziemy pierwszą odznakę regionu Unova. Jedziemy. Najpierw kosz na śmieci. Jesteś w koszu na śmieci? O, nic nie ma w koszu na śmieci. Smutno. Smutno. Troszkę pierwsza dróżka taka poważna. Dróżka numer 2. Uuu, ktoś do nas dzwoni? Kto to do nas dzwoni? Uwaga, uwaga, Bogusia wzięła X-Trans Receiver. Bogusia, to twoja mama, jak tam się ci powodzi? Czy podoba ci się ta podróż jak na razie? Musiałem z tobą porozmawiać, dlatego zadzwoniłam, ale teraz odłożę słuchawkę. Dlaczego? A tu jest mama. Bogusia? W końcu cię złapałam. I patrz, jak daleko już zaszłaś. Profesor Juniper powiedziała, że najprawdopodobniej idziesz do Station City. Mam na ciebie kolejny prezent. Bogusia, spróbuj! Dostaliśmy w końcu buty do biegania, dzięki czemu będziemy mogli biegać. I teraz będą instrukcje. Kiedy klikasz B, no to będę szybciej biegać. Dobrze, mamo, niech ci będzie. Tak, Pokémony są fajne, będzie mi się wszystko podobać. Let's go! Możemy biegać, możemy biegać, możemy biegać! Tak, nareszcie, nareszcie, nareszcie. Tak w ogóle nie wiem, czy zauważyliście, mam nowego kompa, powinno wszystko dobrze działać. Yeah! Co mi powiesz, dziewczynko? Okej, nie możemy uciekać przed bitwami trenerów. Niech ci będzie, co tu jest? Potion. Potiony są spoko, ja lubię potiony, czemu nie? Pierwsza bitwa tutaj, co to będzie? Spearow! Spearowy są spoko, ale... na razie się... jeszcze przemyślimy to wszystko. Zobaczymy jeszcze, ale Spearowa chyba na razie nie chcę łapać. Z tego co wiem, tutaj już na tej dróżce znajduje się Butterfree. A raczej znajduje się Caterpie, ale z niego ewoluuje Butterfree, który jest świetnym Pokémonem, który jest jednym z niewielu właśnie Pokémonów robaczo latających bodajże, które znają Psychic, czyli świetny ruch typu psychicznego. No ale cóż, bijmy się jak na razie tym naszym listkiem, zabijmy tego Spearowa, który będzie Firołem, jeżeli oczywiście przeżyje. Niestety super efektywny jest Pek przeciwko nam, ale i tak Spearow niestety zginie. No cóż, bywa. Ale dostajemy expa, więc jest fajnie. Poszukajmy może trochę tego Caterpie, może tutaj będzie. Monkey też jest fajny, potem ewoluuje w tutaj Mapa. Fajny typ walczący, ale raczej do typu walczącego bym szukał jakiegoś, no nie wiem. No nie wiem, kto by mógł być taki najfajniejszy do typów walczących. Może Machop? Może Machop. Machop jest ciekawym typem walczącym. Albo może Conkeldurr. Nie wiadomo. Nie mam pojęcia, jakie Pokémony będę tu łapał. To jest dziwne, widzieliście? Użył ruchu, który powinien mi obniżyć defense, a mi zwiększył defense. Z tego co wiem, to jest zmiana po prostu wprowadzona właśnie w tym haku. Nie mam pojęcia, dlaczego tak jest. Może to jest jakiś bug. Ja nie będę narzekał. I tak takich ruchów nie używam. A jeżeli sztuczna inteligencja będzie na tyle głupia, żeby w jakiś sposób tego używać, no to to mi tylko pomoże, więc czemu by nie? I zobaczymy, co teraz jest z Purloin. Dobra, zobaczmy sobie jeszcze dwa kolejne Pokémony. Jeżeli to nie będzie Caterpie, to idziemy dalej. Albo oczywiście jakaś ewolucja Caterpie, bo Metapoda też bym mogli w jakiś sposób przyjąć. Po prostu bym go wystawiał naprzód, a potem by i tak mi wyewoluował. Jest! Jest Caterpie! Jest Caterpie na 5. levelu. Będziemy mieli własnego Caterpie, a potem Butterfree. Yeah! Ale najpierw spróbujmy go złapać, bo to też może być trudne i idealnie. I teraz się rzuci Pokébola. Tylko żeby ten listek przeżył. Powinien przeżyć, nie powinien być żadnych problemów. Tak w ogóle. Jest taka sprawa, że podejrzewam, że w tym momencie widzicie tylko i wyłącznie ekran ten taki na górze. Ten na górze ekran jest tylko dla was widoczny. I będę tutaj pokazywał wam
ekran na dole wtedy, kiedy będzie on potrzebny. Czyli zwykle, kiedy będę tego ruchu, jakichś ruchów pokemonowych używał czy coś. Ale tak, złapaliśmy naszego Caterpie, czyli pierwszego pokemona, którego naprawdę złapaliśmy, a nie dostaliśmy. Jak na razie jest tylko typem robaczym, mi się wydaje, że on kiedy zamienia się w Butterfree, przyjmuje kolejny typ i jest to typ oczywiście latający. Ale tak, jak go nazwiemy, może po prostu robak? Może on będzie Butterfree, nie? Więc będzie tym motylkiem. Motylek może być. Motylek. Jeszcze nie jest motylkiem, na razie jest larwą, ale potem się przetransformuje, ewoluuje i będzie fajnie. Gdzie jest to T? Kurczę blade. Tu jest motylek. Wychodzi na to, że nie znam alfabetu. Trudno się mówi. Dobra, jedziemy dalej. Co chcesz, panie trenerze? Chcesz się bić? Trainer patrzy się w oczy innego trenera. Oto jest początek bitwy Pokémon! Wow, nasza pierwsza bitwa Pokémon z trenerem, które spotkaliśmy na dróżce. Bitwa z Enem się nie liczy, cicho tam. Ma Huthuta, czyli Pokémona z drugiej generacji, który jest zwykle na początkowej dróżce, ale chyba też na innych się pojawia, tylko w nocy, co jest ciekawe. Tylko w nocy, ponieważ generacja druga wprowadzała właśnie dzień i noc. Potem niestety w generacji trzeciej to usunęli, ale w generacji czwartej i w generacji piątej znowu wróciło, więc wszystko było szczęśliwie. Kryt wszedł, więc jest fajnie. On użył Foresighta, co niestety... Niestety dla niego oczywiście nic nie zrobi takiego, a my go zabijemy. Zobaczymy, co będzie kolejne. Co on z kolejnego wystawi? Wurmple. Typ robaczy. Czyli taki Caterpie trzeciej generacji. Też chyba ewoluuje, z tego co pamiętam, w jakiegoś motylka. Mi się wydaje, że to był Beautyfly. Chyba, że się mylę i to jest kompletna inna linia ewolucji. Ale no cóż. Człowiek jest taki, że się myli często. Mylić się rzecz ludzka. Dobra, ostatni Pokémon. Zobaczymy. Zaraz by się przydało... Patrz. Zaraz by się przydał tego motylka przetestować, co też zrobimy już teraz. Zobaczymy, jak sobie poradzisz się z Patratem. Poradzi się. Kurczę, no. Przez długi czas nie komentowałem i teraz już wszystko mi się plączy. Język mi się plączy. Co tu się dzieje w ogóle? Pocjon szybki na motylka, ponieważ ma on mało życia po tym, jak go łapaliśmy. Użył bite. Zrobi to dużo. Aha, krytyk. Ajajajajaj. Dobra. To nie był dobry pomysł. Może zrobimy tak, że nowe Pokémony, które będę łapał, będę między odcinkami dotrenowywał do levela najwyższego naszego Pokémona. Czyli przykładowo, jeżeli listek jest teraz na 11 i byśmy teraz zakończyli odcinek, a no powiedzmy za jakieś 5-7 minut zakończymy, to między odcinkami dotrenuję naszego nowego Caterpie do poziomu nie bij się ze mną, co ty chcesz? Hej ty, zaraz zrobię coś świetnego, chcesz zobaczyć? No jasne. Okej, poczekaj sekundkę. I skoczył jak mały się odbił. Hej, widziałeś to? Możesz brać skróty skacząc z takich właśnie rzeczy, świetne, nie? No raczej, dobra. Wrócimy się na szybko, żeby się schilować. Ponieważ nie chcę tutaj marynować potionów. Pieniądze są ważne, zwłaszcza, że to jest Blaze Black, czyli tutaj będzie o wiele trudniej. Podejrzewam, jak to widzieliśmy w bitwie z Enem, z tego co pamiętam, na samym początku zwykłych Blacków, En miał tylko i wyłącznie tego Purloina, a tutaj miał trzy Pokémony. Miał jakiegoś robaka, chyba miał Caterpie albo Wurmpla, a nie, Ninkadę miał. Miał Ninkadę, o! Kurczę, będzie mógł mieć Shedinja niedługo. Shedinja to jest taki dziwny Pokémon. On miał tylko jeden życia, a jest strasznie dobry. Dlaczego? Ponieważ ma specjalną umiejętność, która pozwala mu na nie przyjmowanie kompletnie żadnych obrażeń, chyba że przez ruchy, które są super efektywne przeciwko nim. Czyli że, jeżeli ta Ninkada jest chyba latająco robacza,
Czyli przykładowo ogień chyba jest super efektywny, dlatego ogień by zabił. Ale przykładowo gdybym użył wody, to by kompletnie nic to nie zrobiło. Niestety jest tego minus, dla którego nie używa się go zbytnio w bitwach online. Wszystkie inne rzeczy, które nie są zwykłymi ruchami. Aha, zabiło. Patriota trzeba zabić. Motylek, poradzisz sobie, mówię ci, będzie dobrze. Co ja mówiłem, matko święta. A! Wszystkie możliwe ruchy, które nie są bezpośrednio związane z damage'em, czyli przykładowo Stealth, który sprawia, że każdy Pokémon, który wchodzi na pole bitwy, będzie dostał obrażenia, albo jakiś Sandstorm, czyli ogólnie pogoda, będą mu robić obrażenia, niestety. Dobra, ale Motylek ma nowy level, my znowu będziemy musieli się iść uleczyć, więc jest problem. Strugglebug co robił? 50 power, a Tomasz 60 power, no to sorry. A Snorl? No to Snorl użyjemy, o, dobra. Zamiast Snorl nauczymy się Strugglebug, bo czemu by nie? Dobra, przydałoby się znowu uleczyć, co jest złe i głupie i bez sensu. I będziemy tak krążyć. No ale cóż, coś się zrobi, nic się nie zrobi, niestety. Ale całe szczęście mamy rowerek, więc to będzie dobre. Tylko czy mi się uda uciec, bo nie sądzę, żebym sobie z tym Purloinem poradził, matko. Lączę mi się, co tu się dzieje? Dobra, udało nam się, więc idziemy się uleczyć. Już tutaj na szczęście nie będzie żadnych trawek, więc jej. Więc chyba przeżyjemy, aż nie przyjdziemy do Pokémon Center. Mówię wam, to jest Blaze Black, tu jest trudno. A tak w ogóle, nie wiem czemu, ale grafiki w tym centrum Pokémon się strasznie bugują. Nie wiem, czy widzicie te okna po stronie lewej ekranu. Się strasznie bugują, widzicie takie jakieś dziwne paski, jakieś dziwne prostokąty. Nie wiem, o co tu chodzi. Nie wiem, dlaczego ja znowu z tą panienką gadam. Ale dobra, nie chcę już z tobą gadać, dziękuję. Dziękuję. Przestań iść tą samą stronę cały czas. Dobra, przestał. Przestała. Bo to Bogusia. Bogusia przestała. Dobra, jedziemy dalej. Teraz już powinno być ok. I w sumie za dużo w tym odcinku nie zrobiliśmy. Spróbujemy dotrzeć do końca dróżki. Spróbujemy. Będzie troszkę dłuższy odcinek, ale cóż. A ty coś fajnego robisz? Nie. Ty jesteś trenerką, więc... zawalczmy. Co tam, szybko się rozwali tą trenerkę, nie będzie żadnego z tym problemu, więc okej. Las Mali chce się bić, Zigzagoon, chociaż, no, powiedziałem, że będzie szybko, a ma bodajże ileż, 5 Pokémonów, coś takiego. Ale cóż, zobaczymy. Tackle, ba-boom! Tail Whip i będzie mi coś tam zwiększać, właśnie, to jest dziwne, zwiększa mi defense, a powinien obniżać defense. To jest strasznie dziwne i nie wiem, czy mi się podoba, ale no, no cóż. No jak już tak jest, no to nie będziemy tego zmieniać. Mogłem w sumie zrobić tak, żebym Clean Patch grał, czyli tylko i wyłącznie zmienia Pokémony, które występują i zwiększa poziom trudności. Ale wtedy przykładowo nie byłoby, z tego co wiem, nie byłoby zmian w samych Pokémonach, czyli przykładowo nie byłoby zmian typów. A to ja akurat chcę zobaczyć, bo to może być dość ciekawe. Ewentualnie chyba będę mógł zmienić sobie na Clean Patch w każdym momencie, więc no jak mi się nie będzie to podobać, to mi się może uda zmienić. Ale cóż, Caterpie za chwilę zginie, więc jest dobrze. Listek będzie miał pół levela do 13. On chyba ewoluuje na 14 z tego co wiem, więc będzie ciekawie. Problemem jest to, że będę musiał wyewoluować naszego Caterpie do levela 14, czy tam ileś tam, zależy ile wbije, ale powiedzmy, że to są takie uroki tego wszystkiego. Gast, aj, super efektywny. Nie aż tak dużo zabił, co jest dziwne, ale z tego co wiem, listek jest bardziej na defense nastawiony. Więc spoko, Miał jest fajnym Pokémonem strasznie, szczególnie w anime, czyli w serialu, w bajce, jak wolicie to nazywajcie, który jest
jedną z maskotek Team Rocket zawsze zazdrościł ewolucji swojej, czyli... Jak się nazywała jego ewolucja? Ej! Na P na pewno. Na P. Jak się nazywała ewolucja? Miała. Boże święty, nie pamiętam. Ale pamiętam, że Giovanni miał właśnie tą ewolucję, miała i on właśnie zazdrościł zawsze, że ten, że to tamten jest maskotką szefa, a nie on. No ale cóż. Patriot ginie, a my zaraz chyba zejdziemy z tej dróżki. Zobaczymy, zobaczymy, zobaczymy. Jeszcze jeden gość, a potem końcówka. Lillipup, Lillipup, mój Lillipup, idź! Nie wiem skąd, ale mi się wydaje, że będzie miał Lillipupa. Wow, zgadłem, naprawdę? Dobra, jest fajnie. Co jest ciekawe, tutaj wszyscy będą mieli po 5 Pokémonów, czy tam po ileś więcej. Może nawet po 6. A zwykle mieli po 1, co będzie sprawiało, że strasznie szybko będzie się level tutaj wbijać. Więc podejrzewam, że to się jakoś tutaj zrównoważy, ta trudność walk i to, że będzie się po prostu szybciej level wbijać. No tutaj wszyscy miał po 7 level, a już mam 13. Zwykle musiałem robić taki sidequest w tym mieście, do którego idziemy, do Station City, żeby ewoluować startera i żeby mieć szansę w gymie. A tak to tutaj to nic, no po prostu się idzie i się rozwala wszystko po kolei. Już podejrzewam, że będziemy mieli 14-15 level, jak dojdziemy do Station City. Oczywiście pewnie zrobimy tego sidequesta, dowiecie się o co chodzi potem. Zrobimy tego sidequesta, podejrzewam, już jeszcze przed właśnie gymem, żeby to było jakoś tak ogarnięcie zrobione. Weedle! Ale podejrzewam, że nie będzie to potrzebne, ponieważ nasz listek powinien być już dość silny. Co jest ciekawe, w nadchodzącym gymie gym liderów jest 3. Będziemy walczyć tylko z jednym, z tym, który będzie słabo efektywny przeciwko nam. Znaczy on będzie super efektywny przeciwko nam, ale my będziemy słabo przeciwko nim działać, więc będzie problem. Całe szczęście, nie wiem czy jest też w tym haku. Kiedy będziemy robić tego sidequesta, dostaniemy kolejnego Pokemona. Ten Pokémon będzie przeciwieństwem naszego startera, czyli jeżeli wybierzemy listka, to dostaniemy najprawdopodobniej Pokémona wodnego, ponieważ właśnie z Pokémonami wodnymi największy problem mają Pokémony ogniste, które za to sobie dobrze radzą z Pokémonami drewiastymi. To trochę skomplikowane, ale było. Jest proste, tylko że jak się mówi, to się wydaje skomplikowane. Tak to ujmę. Pokonaliśmy Youngstera. Mamy Poisona, więc to jest problem mały, ale tu już powinien być Pokonster. Bogusia! Chodź tu, Bogusia! Bianka. O matko. Nie. Nie! Nie, Bianka, nie! Ja nie chcę się z tobą bić. Bianka, nie! 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 Ja nie chcę. Nie. Kurde, no. Teraz jest problem, bo nasz listek ma Poisona. Nasz listek ma Poisona. Ogarniacie to? Będzie co chwila tracił życie. A ona ma tego swojego miała, którym będzie już problem ogólnie. To będzie złe. Jeszcze fake out użył, więc będziemy mieli, podejrzewam, flinch. Aj. Aj. Dobra. Może ile mamy potenów? Ile mamy potenów? 2. No jest źle, jest głupio, jest niedobrze, jest smutno, bo będą problemy z tym straszne. Scratch ile zrobi? Nie za dużo, ale Poison jeszcze będzie mnie tutaj cisnął. Mamy jeden atak tak naprawdę. Jeden atak. Ile zrobi? Dobrze, kryt. No przynajmniej. Ale i tak będziemy musieli się już leczyć, więc bez sensu. Wszystko to jest bez sensu. Jak to przegramy, to będę smutny. Czemu on też używa Potiana? To jest nie fair. Ja nie... Jest źle, jest niedobrze, jest smutno, jest źle. Kurczę, no. Takl dalej, takluj to. Handluj z tym. Dobra, ile zrobi? Pewnie na 2 hity będzie, na 2 hity podejrzewam. Dobra. Przynajmniej zabijemy tego,
A jako, że ona ma oszałota, to może się uda Katelki. Nie. Ej, chwila, czemu on to przeżył? To jest nie fair. To jest nie fair kompletnie i ja się na to nie zgadzam. Vine Whip, bądź szybszy. Aj. Teraz są problemy. O matko. Dobra. Struggle Bug, bądź szybszy. Growl użył, dobrze. Co mnie obniży? Atak. Nie jest źle, bo to chyba używa specjalnego ataku Bug. Tak zabije to. Dostań ten level. Dobrze, dostał level. Może nawet drugi. Żeby mieć jakiekolwiek szanse z tym starterem. Dobra. Oszałat. Aj. 10 level. Nie jest aż tak źle. Ej, ludzie, nie jest aż tak źle. Struggle Bug. Zobaczymy, jak zrobi. Water Gun nie będzie super efektywny. Czemu kryt? Boże święty. Czemu? Czemu Bionka musi być taka wkurzająco? Matko! Nie! Pokonujemy tę Biankę, nie ma bata! Nie ma bata, w tym odcinku pokonamy Biankę. Nieważne ile to zajmie. Mogę to siedzieć godzinę, mogę to siedzieć 2 godziny, to będzie wszystko w jednym odcinku, nie ma tak. Pokonujemy ją! Dobra, kupujemy pociony. 5 pocionów i nie będzie miała nic na nas. Kompletnie nic. Nie mamy już żadnego poisona. Teraz przed wszystkimi walkami będziemy uciekać ogólnie. Przed wszystkimi. Żeby nie było już kompletnie wątpliwości, żeśmy ją pokonali bez niczego. Jedziemy. Idę po ciebie, Bionko. Ona jest taka wkurzająca, po prostu wychodzi. Chodź się, bo będziemy bić. I wystawia te swoje dziwne. Ja kompletnie nie mam już HP. Cricketot, wychodź stąd. Wychodź z tego świata, idź sobie. Nie chcę cię tutaj. Idź, run, uciekaj. Run, Forest, run. Dobra, jedziemy. Już jedna trawka. I oczywiście na samym końcu trawki musiał się trafić Pokémon. Wurmple, idź sobie stąd. Nie chcę cię tutaj, ja chcę Biankę pokonać. Ja chcę pokonać ją. Dobra, trzeba się uspokoić. Teraz spokojnie, to jest gra taktyczna. To jest taktyczna, powiedzmy, RPG taktyczny. Trzeba tutaj taktykę mieć, a nie nawalać bez sensu. Dobra, ogarniamy się, Bianka, chodź tu zabiję cię. Dobra, spokojnie, będziesz dobrze. Wysyła tego swojego miało, a ja wysyłam listka. Nie powinien być w tym momencie problemem kompletnie, ponieważ poison nie będzie tutaj działać, a ja mam pełne życie i mam mnóstwo pocjonów. Nie ma szans, żeby to się nie udało. Jak to się nie uda, to ja se... Nie no, serii nie skończę, no bez przesady, ludzie. Ale... jeżeli to się nie uda... to... znajduję sobie jeden dzień w weekendzie, jeden dzień. I nagrywam... 10 odcinków. Tej serii. No tak, używaj tego swojego pokiela. 10 odcinków nagram, bez niczego. Zobaczymy. Jak to pójdzie. O matko. A i wrzucę je... powiedzmy co 2 dni będę je wam wrzucał bez przerwy. Będziecie cierpieć razem ze mną. Nie no, w sumie cierpieć, no. Wy macie odcinki, ja sobie nagrywam, jest fajnie, no ale... no mamy challenge, Vine Whip. Ile zrobi? Eee, to tam wiecie. Ginie. Tak, jesteś w kłopotach, Bianka. Masz kłopoty. Giniesz. Dobrze. Koniec z nią. Pięknie. I na tym właśnie możemy sobie zakończyć ten odcinek. Oczywiście. Widzimy się w następnym odcinku, w którym to w końcu przyjdziemy do tego Station City, w którym zrobimy sidequesta i w którym może nawet zrobimy pierwszy gym. Ale na ten czas dziękuję wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Widzimy się oczywiście w następnym odcinku. Zagrajmy w Pokémon Blaze Black. Do zobaczenia, cześć!